Największe osiągnięcie to jest po prostu fakt, że w momencie startu Polska i Ukraina to były mniej więcej porównywalne kraje. A niektórzy nawet uważali, że Ukraina jest troszeczkę bardziej krajem rozwiniętym niż Polska. Dzisiaj po 25 latach możemy powiedzieć, że Ukraina po raz trzeci w swojej historii próbuje dokonać transformacji swojego systemu politycznego i gospodarczego. I po raz trzeci pada poważne pytanie, czy to się uda. A równocześnie, chociaż kiedyś byliśmy na równym poziomie, do dzisiaj jesteśmy 3 razy bardziej zamożni niż Ukraina. To według mnie najlepiej pokazuje drogę, którą przeszliśmy. Drogę, w której oczywiście jest mnóstwo słabości, zakrętów, zawirowań, ale na koniec liczby są twarde. Z polskiej transformacji człowiek jest zawsze najbardziej zadowolony wtedy, kiedy jest za granicami Polski. Bo gdzie by nie był, czy na wschodzie, czy na zachodzie, to wszyscy widzą gigantyczną zmianę, która nastąpiła w Polsce. Jak jesteśmy w Polsce, to można tylko słyszeć właściwe słowa krytyczne i słowa mówiące o tym, że szklanka jest do połowy pusta. No ale to jest taka nasza polska specyfika. Najważniejszą sprawą, którą powinniśmy w koło powtarzać, to jest to, że nic nam się nie udało osiągnąć na wieki, na zawsze, albo nawet na następne 10 czy 20 lat. Że oprócz tych fundamentów ustrojowych, Polska cały czas musi zarządzać procesem swojej zmiany i cały czas musi się Polska ścigać, żeby być coraz lepsza, coraz wspanialsza, coraz nowocześniejsza. I to jest proces, to jest proces. Tu nie ma w Polsce żadnej magicznej metody, że się zrobi jakąś reformę, na przykład zdrowia, i w związku z tym się rozwiąże problem na następne 20 lat. Nie, zdrowie jest świetnym przykładem. Jest permanentnie reformowane na całym świecie. Jest permanentnie robiona reforma reformy, chociażby ostatnio w takich krajach jak Holandia czy Dania, a więc w krajach znanych z wysokiego poziomu życia i wysokiej kultury, można powiedzieć, zarządzania państwem. Więc musimy cały czas się ścigać, cały czas być, jak mówią sportowcy, głodni i cały czas szukać dobrego, pozytywnego rozwiązania na przyszłość. I być może z czasem troszeczkę się robić bardziej konserwatywnymi. Bo na początku to nie było czego konserwować, bo trzeba było to raczej w dużym stopniu zdestabilizować.